No, witaj Aniu, jesteśmy na żywo po raz kolejny. Witam Witaj, Cię Zosiu, bardzo witam serdecznie. Państwa. Witam, witajcie. Ja też się witam i cieszę się bardzo, że jesteś ponownie, bo chciałam powiedzieć, że zainteresowanie zieloną żywnością bardzo rośnie. Ten aspekt oczyszczania, jak ja to mówię, szczotki ryżowej, szorującej nasze jelita i wnętrza, rzeczywiście u ludzi się sprawdza. A dziś tematem naszym będzie mikrobiom. A więc oddaję Ci głos, a pozwól, że ja udostępnię. Proszę bardzo. Jasne, oczywiście. Jeszcze raz Was wszystkich Państwa witam. No, dzisiejszy temat mikrobiom. Pewnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale wszystko to, co jemy, to wszystko nie karmi nas. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy sobie od naszych zwierzątek domowych. Na pewno każdy z Państwa ma lub miał jakieś zwierzę domowe, jakiegoś swojego ulubionego kota, psa, królika, chominka. I mając takie zwierzę, nie wiem, czy Ty masz, Zosiu, jakieś zwierzęta? Nie, bo ja wiesz, byłam długo za granicą, a też teraz podróżuję, więc wiesz, minimum by się kto zaopiekować, jakby wyruszam. Niestety. Rozumiem. No, no i mam no pewnie, 28 rozumiem. metrów, więc wiesz, trochę dużo by było. No pewnie, na to to sprawa miejsce jest taka. Akurat nie mam. Ale Dobrze, miałam sprawa kota jest kiedyś. taka. O, i na 5 lat. pewno dawałaś mu najlepsze jedzenie, jakie mogłaś zdobyć dla niego. Tak? Tak, on jadł łososie dorsze, ponieważ mieliśmy sklepy rybne, więc on jadł takie, wiesz, no, kot nie powinien mieć mięsa, ale dzieci zsuwały swoje, wiesz, ryneczki, to co najlepsze kotkowi, także sierść miał lśniącą, 5 lat był, odszedł i nie wrócił. Podobno mówią, że jak kocha dom, to jak idzie odejść, to poza domem, nie? I nie wiemy tak naprawdę, co się stało. Ale był kochanym kotem, tak. I dostawał co najlepsze i był bardzo wybredny. Przyzwyczaił się do tego, co najlepsze. No i właśnie o to chodzi, że każdy z nas, ja mam kota też i też daję jej wszystko, co najlepsze dla niej, bo to już naprawdę trudno powiedzieć, co teraz jest najlepsze, bo dlatego, że tego pożywienia również dla zwierząt po prostu nie ma w dobrej jakości, a nie wiemy, co tam dają. Nie, ja mam jednego znajomego, który pracuje właśnie w takiej fabryce i on mówi: Anka, nigdy nie dawaj tego, co jest przeznaczone dla zwierząt, więc już po prostu nie wiadomo, w co wierzyć, ale każdy dba o swoje zwierzaki jak może. Opiekujemy się nimi, dbamy, żeby miały dobry dom, bo wiemy dobrze o tym, że odpowiedzialność za ten nasz domowy zwierzyniec spada właśnie na nas, czyli na właścicieli. No i tak naprawdę, no, czym karmimy te nasze zwierzaki, tak? Czym karmicie wy swoje zwierzaki? No najlepszym pożywieniem, jakie możecie dla nich zdobyć. Bo wiadomo, że każdy chce mieć zdrowe zwierzę, szczęśliwe, a nie chorujące, bo jednak weterynarz kosztuje bardzo dużo, zresztą tak jak lekarz normalnie w dzisiejszych czasach. W związku z tym najlepsze ziarna kupujemy dla swoich ptaków, bo niektórzy mają papugi, mam znajomych, którzy mają papugi. Mamy karmę, staramy się zdobyć dla naszych psów, kotów bez chemii. Suplementy diety kupujemy. Często my sami jemy te suplementy diety, na przykład dla koni, tak? Jakieś mikroelementy, tak. Czystą wodę im dajemy, zawsze dbamy o to, żeby te zwierzęta miały wszystko to, co najlepsze. I tak naprawdę, jak chodzi o zwierzęta hodowlane, które są przeznaczane właśnie na żywność dla ludzi, one tak samo są zaopiekowane, to znaczy powinny być zaopiekowane, ale zwykle dobry gospodarz dba o te swoje zwierzęta. I no, jak krowa będzie dobrze nakarmiona czystą trawą, świeżą trawą, to będzie dawać wartościowe mleko. Jeśli owce będą dobrze zaopiekowane, będą zdrowe, będą miały piękną, lśniącą sierść, czyli dla nas wełnę, no to będą po prostu, my będziemy mieć lepszej jakości ubrania. W związku z tym, no, przytulane kury będą znosiły zdrowsze jajka. Wiecie, jak to jest. Czyli tak naprawdę dbamy o nasze zwierzaki i kochamy nasz zwierzyniec bez względu na to, czy psocą, czy coś zniszczą, czy budzą nas kilka razy w nocy, żeby wyjść na spacer. My to znosimy, kochamy je i jest wszystko dobrze. Natomiast nie każdy z nas wie, albo każdy wie, ale nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny jest nasz zwierzyniec wewnętrzny, czyli nasz mikrobiom.
Przecież my w sobie mamy milion zwierzaków, a nawet więcej. I dzisiaj nie będę mówić o tych zwierzętach, którym powinniśmy zrobić depopulację, czyli po prostu, które powinniśmy usunąć, bo te zwierzęta, pasożyty, które rosną w nas, a one są szkodliwe dla naszego zdrowia, to te powinniśmy usunąć. Więc w którymś tam odcinku już mówiliśmy o odrobaczaniu. Natomiast w tej chwili będę mówić o mikrobiomie, czyli o tym naszym dobrym zwierzęciu, który mamy w sobie, a którego tak naprawdę, o który nie za dobrze się troszczymy, bo może nie zdajemy sobie sprawy, jak on jest dla nas ważny. Ponieważ człowiek jest tak naprawdę częścią przyrody, tak samo jak każde zwierzę, to ponad połowę komórek w naszym ciele ma obce DNA. Naprawdę, i to są pasożyty, to są bakterie, to nie będę mówić o wirusach, bo wirus jest odpadową częścią komórki, więc on ma DNA komórki naszej, natomiast to inne DNA pochodzi z innych po prostu zwierząt, z innych istot. No, ale one wszystkie żyją w symbiozie ze sobą. I tak naprawdę ten nasz organizm zamieszkuje niezliczona ilość bakterii, grzybów, archeonów, czy jednokomórkowców, które są bardzo mylone z bakteriami. No i tak naprawdę to w większości są to bakterie dla nas dobre. I takie bakterie, bez których my w ogóle nie moglibyśmy funkcjonować. No ale czasami zdarza się, że w tej mnogości istnień zachodzi jakaś wojna, jakieś nieporozumienia. Czasem wygrywa dobro, a czasem wygrywa zło. Natomiast to tak zwane zło, czyli te pasożyty szkodliwe, trzeba po prostu usuwać. Wiemy jak. Ale wygrywa zawsze ten, kogo karmimy. Więc jeśli karmimy cukrem pasożyty, które nas niszczą, to one wygrywają w tej wojnie. A jeśli karmimy dobre bakterie, które są naszym dobrym mikrobiomem, no to jak one wygrywają, to my jesteśmy zdrowi. Bo właśnie tak jak powiedziałam na samym początku, my jedząc jakiekolwiek pożywienie, cokolwiek spożywając, to nie karmimy siebie, tylko karmimy naszą mikrobiotę, czyli nasze bakterie, a one przerabiają to wszystko i karmią dopiero nas. Więc my jakiekolwiek pożywienie zjadamy, karmimy nasz przyjazny zwierzyniec. Mamy w sobie cały ogród zoologiczny, którym my powinniśmy się opiekować, a więc powinniśmy naprawdę dobrze jeść. Powinniśmy jeść takie pożywienie, które będzie wspierać nasz mikrobiom, a nie go zabijać. A więc ta nasza zdrowa, zaopiekowana mikrobiota karmi nas i bardzo dobrze nam służy. Ale jeśli my nie będziemy się opiekować naszymi zwierzątkami w środku, tymi dobrymi, no to zaczniemy chorować. I co się stanie w ogóle? Jeśli zaniedbamy nasz mikrobiom, pojawią się różnego rodzaju dolegliwości. Ale najpierw trzeba się zapytać, co niszczy nasz mikrobiom i co niszczy te nasze dobre bakterie. Na pewno jest to przetworzone, wysoko przetworzone jedzenie, które nie jest pożywieniem, bo nie daje nam życia, tylko po prostu jest plastikowym jedzeniem, które nam to życie zabiera. Na pewno jest to cukier z tłuszczem, takie połączenie, które powoduje cukrzycę, które powoduje wzrost złych bakterii w naszym organizmie, pasożytów, więc to połączenie cukru i tłuszczu nie pomaga, tylko szkodzi. Kwasy tłuszczowe trans. Jeżeli jest ich za dużo, to tak samo nasza mikrobiota umiera, a wzrastają pasożyty. Cukry proste, czyli wszelkiego rodzaju ciasteczka, czekoladki, czekolady, desery, to wszystko karmi tylko pasożyty, a nie pomaga mikrobiomowi. Co jeszcze szkodzi mikrobiomowi? Na pewno przewlekły stres. I to już tutaj nie są żarty, ponieważ stres bardzo mocno zakwasza organizm, a skoro zakwasza organizm, to rozwijają się w takim organizmie pasożyty, a nie dobry mikrobiom. I w związku z tym, że jeśli jesteśmy w ciągłym stresie, albo się boimy, albo nie mamy czasu na odpoczynek i na relaks, no to wtedy nasza mikrobiota po prostu umiera, a zastępują ją pasożyty. Co jeszcze niszczy naszą mikrobiotę? To na pewno antybiotyki. I tutaj ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o chlorellę, ponieważ chlorella jest naturalnym antybiotykiem, to znaczy ona zawiera w sobie chlorellin, czyli naturalny antybiotyk, który wspomaga mikrobiotę, ale w tym samym czasie zwalcza te bakterie, które spowodowały chorobę. Więc ona jest takim antybiotykiem, antybio znaczy przeciw życiu, czyli z życia. Antybio.
Natomiast chlorella jest czyli jest po prostu, ona jest prebiotykiem, tak naprawdę nie probiotykiem, ale jest prebiotykiem. Natomiast jest do życia chlorella, natomiast ona zawiera w sobie chlorelin i chlorelin działa jak antybiotyk, czyli likwiduje tylko i wyłącznie szkodliwe bakterie i szkodliwe pasożyty. W związku z tym, do czego prowadzi zaniedbanie mikrobioty? Na pewno prowadzi do różnego rodzaju chorób. I powiem tylko o niektórych z nich, żebyście Państwo wiedzieli, jak po prostu, jak Was coś boli, jak macie jakieś schorzenia, to czym mogą być spowodowane i że są spowodowane prawdopodobnie zaniedbanym Waszym zwierzaczkowym ogrodem zoologicznym, czyli mikrobiotą. A więc co? Bóle brzucha i dolegliwości układu pokarmowego, biegunki, zaparcia, to wszystko. Mikrobiota żyje w jelitach, więc to jest ostatni odcinek jelita grubego i jeszcze troszkę wcześniej, więc tutaj ta mikrobiota, ona się tam tworzy, ona też tworzy wodór na przykład, który jest nam potrzebny do życia, tylko że ten wodór ucieka wiadomą drogą, mamy siarkowodór. Natomiast jeśli chodzi o te dobre bakterie, one tam właśnie żyją w jelitach, więc my musimy zadbać o nasze jelita, czyli dobrze jeść. Co jeszcze? Wzrost wagi. No tutaj u nas jest wielki problem z otyłością, wielki problem z cukrzycą, wielki problem z hormonalnie, z gospodarką hormonalną, a więc tak naprawdę zaburzenia mikrobiomu, one powodują najczęściej cukrzycę typu drugiego, zaburzenia mikrobiomu, czyli niedożywiony mikrobiom. Spadek odporności, czyli częściej chorujemy. Mniejsza ilość tych korzystnych bakterii, na przykład tych z rodzaju bifidobakterium, one tak naprawdę, jeśli ich mamy mało, zaburzają rozwój właściwej odpowiedzi immunologicznej człowieka, czyli my mamy osłabioną odporność, osłabiony nasz układ autoimmunologiczny, czyli odpornościowy. Jeśli jesteśmy zmęczeni i mamy pogorszenie kondycji psychofizycznej, czyli po prostu mogą to być depresje, tak zwana chandra, albo no, zły humor, albo ciągle się na kogoś wściekamy, albo w ogóle już mamy wszystkiego dość i najlepiej to byśmy poszli spać i tam przeleżeli w łóżku cały dzień, no to faktycznie nasza mikrobiota choruje. Ona po prostu jest niedożywiona, umiera z głodu. Co jeszcze może być spowodowane złym zaopiekowaniem się mikrobioty, to na przykład autyzm, albo nawet schizofrenia, albo nawet ADHD, którego nie ma. No tutaj wymieniono ADHD, ale wiecie, co to jest, nie? To po prostu już jest taka akcja, że okazało się, że nie ma ADHD i ktoś to sobie tam wymyślił. Tak czy owak, to takie pobudzenie za duże, gdzie po prostu nie jesteśmy się w stanie skupić i po prostu jesteśmy rozszczepani, robimy tysiąc rzeczy naraz, to po prostu wszystko może być spowodowane właśnie tym naszym zaburzeniem mikrobiomu. Albo nawet choroba dwubiegunowa, którą okazuje się, że coraz więcej ludzi ma. To sobie poczytajcie o tej chorobie dwubiegunowej, bo żyć z takim człowiekiem to jest bardzo ciężko. Co jeszcze może się wydarzyć, jak mamy zniszczony mikrobiom? To nasilenie alergii. Skład mikroflory jelitowej, które mamy we wczesnym dzieciństwie, dlatego tak warto zadbać o nasze dzieciaczki, zanim jeszcze kochani się urodzą. To znaczy, mama powinna mieć zdrowy mikrobiom, no mikrobiotę. Zajdzie w ciążę, te bakterie są przekazywane do dziecka i najwięcej podczas porodu, a więc tutaj w tym wczesnym dzieciństwie muszą dzieci mieć dobrą mikrobiotę, zaopiekowaną. Jeśli nie, to występują alergie, alergie wziewne, alergie pokarmowe, już nie mówiąc o innych alergiach, tam na chemikalia i tak dalej. Czyli po prostu, jeśli nie chcemy mieć dzieci z alergiami, czy sami nie chcemy mieć alergii, to zadbajmy o swój mikrobiom. Co jeszcze? No ta cukrzyca, jeszcze jak wspomniałam o niej, no tutaj te cukrzycowe zaburzenia metaboliczne występują bardzo często, dlatego że ta mikrobiota nasza wpływa niezwykle mocno również na choroby sercowo-naczyniowe. I tutaj zespół metaboliczny razem z tymi chorobami sercowo-naczyniowymi może doprowadzić do poważnych schorzeń, a nawet do, no wiecie, jak to jest, nie? Tam na końcu, dojścia do domu. Dlatego, kochani, zadbajcie o to swoje akwarium, żeby ono zawsze było czyste, żeby zawsze się tam wszystkie nasze dobre bakterie dobrze w nim czuły, a nie jak żebyśmy mieli taki po prostu bagienny zbiornik w sobie, w którym żyją same pasożyty i paskudstwa. No i teraz powiem właśnie, jak
zadbać o tą mikrobiotę, żeby No tak. ona była zaopiekowana. Więc pierwsza rzecz, do swojego codziennego jadłospisu musimy włączyć takie produkty, które są bogate w bakterie kwasu mlekowego, na przykład Lactobacillus, albo i gdzie one są? One tak naprawdę są w jogurtach, w maślankach, w zsiadłym mleku, w kefirze, ale gdzie jeszcze? Jeszcze dobre bakterie, które pomagają naszemu mikrobiomowi, są w kiszonkach, czyli wszelkie kiszonki, fermentowane warzywa, czyli wiadomo, najbardziej popularne kapusta kiszona, ogórki kiszone, ale też inne fermentowane warzywa mają sens, żeby je zjadać, bo one wspomagają nasz mikrobiom. Ale jeśli mówimy tu o zielonkach, no to bardzo ważne są zielonki, czyli sok z trawy jęczmiennej i chlorella. Tak naprawdę chlorella nasza jest najlepszym prebiotykiem. Ona wspomaga i całkowicie odnawia mikrobiom jelitowy, a ten następnie odżywia wyściółkę jelit, rozkleja kosmki jelitowe, a później te jelita nie przepuszczają do organizmu szkodliwych substancji, białek, które później mogą tworzyć nowotwory. Czyli chlorella oczyszcza jelita, bardzo mocno odżywia cały organizm i wzbogaca i wzmacnia mikrobiotę jelitową. Natomiast sok z trawy jęczmiennej, tutaj on zmienia skład mikrobiomu jelitowego. Całe ciało jest oczyszczone dzięki chlorofilowi i stopniowo rozwijają się różne procesy regeneracyjne, które pozwalają naszym dobrym bakteriom lepiej żyć. Także tak to wszystko wygląda. Tyle mówię, że muszę się napić. I tak to wszystko dzisiaj wygląda z naszym mikrobiomem. Więc ja myślę, że powinniśmy włączyć do diety sok z trawy jęczmiennej, chlorelle, kiszonki, jogurty naturalne, tylko naturalne, niesłodzone, a ograniczyć właśnie cukier, ograniczyć węglowodany połączone właśnie z cukrem, czyli ciasteczka, ciasta, wszelkiego rodzaju takie rzeczy. No i wtedy nasz mikrobiom odwdzięczy nam się pięknym zdrowiem. Ja mam do Ciebie, Ani, takie pytanie, ponieważ kolega przysłał mi taką, no podał mi taką informację, że jego córka ma latającą stopę, Ty chyba będziesz wiedziała, o co chodzi. On to wiąże z przyjęciem eliksiru drugiego. Ja zasugerowałam właśnie naszą, zamówił, będę wysyłała jutro, że mówi, że o tym nie pomyślał, że ten tlenek grafenu trzeba prowadzić. Czy są takie przypadki, Ty wiesz na pewno, o co chodzi, bo mi do końca nie jest to wiadome, czy są przypadki, gdzie właśnie pomogła zielona żywność, nie? Żeby, wiesz, pomóc temu człowiekowi to światełko więcej rozświecić nadziei, bo to jest młoda kobieta, nie? Po prostu ona w to wierzy, że to działa dobrze i tym jest problem, a ojciec po prostu, no zgodnie z prawdą też nie kłamiąc, oczyścić organizm, wzmocnić go, odżywić. Jakby niekoniecznie, nie, że to nie jest kłamstwem, bo to prawda, a tym samym pomoże po prostu. Czy są jakieś, wiesz, już przykłady tego, nie? Bo ja się z tym nie spotkałam, to spotkałam się po raz pierwszy, a to taki bliski znajomy, bardzo fajny, nie? W takiej rozmowie i ja mówię, no szybko to wyprowadzić z organizmu, nie? Czy są przypadki takie, jakbyś mogła powiedzieć, albo coś no, podobnego, wiesz? Tak, wiadomo, że takich przypadków to jest, mam nadzieję, że nie pół Polski, ale że takich przypadków, gdzie trzeba koniecznie wyciągnąć te toksyny, które tam zostały wprowadzone przez drogę inną niż pożywienie do organizmu. Ale tutaj w tym przypadku również pomoże chlorella, ale nie tylko chlorella, dlatego że ja polecam głównie chlorelle, ponieważ ona wiąże metale ciężkie i wiąże toksyny w swoją błonę komórkową zdezintegrowaną i usuwa je na zewnątrz organizmu. To jest działanie chloreli, ale nie tylko chlorella, może mocno pomóc też fuleren C60 czy węgiel aktywny. To są jeszcze takie dodatkowe produkty, które po prostu mogłyby pomóc to usunąć. Wiadomo, my nie mamy doświadczeń, nikt z nas nie ma doświadczeń z tlenkiem grafenu i z innymi substancjami szkodliwymi, które są tam w tych preparatach. Natomiast jeśli chlorella ma taką funkcję wiążącą i usuwającą, to jest wielka nadzieja, wielka szansa na to, że po prostu również te toksyny zwiąże i usunie. Tym bardziej, że tlenek grafenu to jest taka, to jest substancja toksyczna, która również może zostać związana. Więc jeżeli ona jest może zostać związana, to będzie związana też przez chlorelę i po prostu usunięta. Natomiast na ten temat trzeba by było zrobić badania.
Ja bardzo chętnie, jeśli ktoś chciałby zrobić badania na ten temat, to udostępnię właśnie chlorellę i możemy to zrobić po prostu razem. No, ale wiadomo, ten temat jest takim tematem Tak. troszkę bardzo takim drażliwym. Jeszcze tak, ale oczywiście zasugerowałam również sok z trawy jęczmiennej, bo to działa w synergii. Ten organizm trzeba odżywić, zasilić sokiem z trawy, a chlorella ma za zadanie wyprowadzić. Czyli wiesz, Aniu, chlorella sama, jak ktoś bardzo się upiera, to tam może mu pomóc, tak jak mówisz, w wiązaniu i tak dalej, ale jednak odżywienie, bo to jest zasilenie, danie dobrego paliwa do narządów, żeby one funkcjonowały dobrze, jest tak naprawdę konieczne. Czy twoje zdanie też jest takie? Można pojedynczo, pewnie można, ktoś jest bardzo zdrowy, bo tak może też być, to się tylko odżywiać sokiem, bo on jest smaczny i z przyjemnością się pije rano, nie? Ale czy zdecydowanie w synergii działa lepiej, bo czasami może coś, jakby to powiedzieć, niespodziewanego się wkraść. Wiesz, ktoś może być przekonany, że wszystko, co je, jest takie dobre i w powietrzu i tak dalej, a tu nagle bum, nie? Czyli jednak w synergii stosować koniecznie. Tak jest moje przekonanie i chciałam się ciebie upewnić. Tak, masz rację. I tu intuicyjnie również możemy sobie pomyśleć, że coś może w tym być, ponieważ chlorella oczyszcza organizm, a jęczmień zasila go bardzo mocno w składniki odżywcze, chociaż chlorella również ma składniki odżywcze w sobie. I teraz jest taka rzecz, że jedno z drugim, działając w synergii, one działają kilkukrotnie szybciej i bardziej efektywnie. W związku z tym oczywiście, że można jeść tylko samą chlorellę albo tylko sam jęczmień pić, ale będziemy mieć właśnie te niedostatki, tak? I tutaj, jeżeli będziemy jęczmień, to on nie ma takiej siły oczyszczającej jak chlorella. Więc podobnie, gdybyśmy weszli do starego domu, gdzie są stare graty i wnieśli jeszcze do tego przepiękne nowe kanapy, Nowe. nowe meble, no to te graty same po prostu nie znikną, tylko będą jakoś razem musiały egzystować. Natomiast tutaj chlorella usuwa te stare graty z tego naszego domu, miejsce, w których jęczmień wprowadza nowe, piękne dekoracje. Dlatego można to w taki sposób wytłumaczyć. Oczywiście można tylko wyrzucić stare graty i zostawić puste mieszkanie czy pusty dom, ale również życie w takim pustym domu, no to nie ma sensu. W związku z tym, jak coś wyciągamy z organizmu, to powinniśmy też coś włożyć w to miejsce. Boże. I to jest tak samo z energią. Wiemy, że jak wyciągamy złe emocje, wyciągamy jakieś nasze trudności, to w to miejsce powinniśmy wsadzić coś dobrego, powinniśmy Napełnić. zapełnić. Więc Wszechświat to nie samo jest lubi po prostu. pustki, zaraz wrzuci co popadło, na przykład, no O bo to tak też chodzi. bywa, skoro puste, to trzeba zapełnić. Tak natura działa, to jest natura, nie? Tak, natura działa, więc zarówno energetycznie, jak i fizycznie w naszym ciele, jeśli coś wyciągamy, zostaje dziura, tam nic nie ma, więc od razu zagnieżdżą się tam pasożyty i tak dalej. Dlatego tutaj potrzeba tego i jęczmienia, i chloreli działających razem. No fajnie, Aniu, serdecznie Ci dziękuję za to cudowne spotkanie, bo wiesz, temat mikrobiomu jest, można tam przeczytać, ale każdy w inny sposób go przekazuje po prostu. Także Olu, dziękujemy, ona słucha później, to jest ta Ola, która też tak kocha nade wszystko zielonki, ale musi lecieć, bo Super. ona otwiera właśnie sklep i chce też te zielonki wysyłkowo prowadzić tam u siebie. Także dziękujemy, że byłaś. Tobie, Aniu, serdecznie dziękuję, że kolejny raz byłaś. I do następnego razu. Jakiś temat Dziękuję na bardzo. pewno Tobie przypłynie. Wszystkiego dobrego, fajnie Dziękuję bardzo, słyszenie. wszystkiego dobrego. Pa, do zobaczenia Tak, następnym razem. dobra, do Dziękuję za zobaczenia. zaproszenie. Ha.